analiza, kto was urzekł, moi drodzy. Mnie, Sylwan. Ale z graczy myślę, że Roshan akurat na Ivernie, bo Ivern wybrany wysoko, podobnie jak robi to Illuminar Gaming i Krysia, ale tutaj zupełnie z innym rezultatem. Rozumiem, ale tutaj nie muszą koniecznie szarpać Orbidony Nymo, jakby dosłownie muszą, bo grają na nich w tym meczu. Okej, rozumiemy to, ale to ta sama sytuacja, co w której na pewno znaleźliście się panowie w swoim życiu. Uciekacie przed wygłodniałym lwem, prawda, na sawannie. Wy i wasz kolega. No dokładnie. I musicie być szybsi od lwa? Wcale nie. Wystarczy, że będziecie szybsi od waszego kolegi. No i właśnie, Orbidon Nymo. Mówiłem coś, zanim jeszcze żeśmy weszli na antenę, że SK może szarpnąć Orbit Anonymo. Może nie tyle, co wygrać z Orbit Anonymo, ale sądzę, że mogłem dać im całkiem niezłe wyzwanie tak naprawdę. Czy jest to podparte jakąś merytoryką? Nie powiedziałbym, mam takie przeczucie po prostu. Nie, Bielto, tego się po tobie nie spodziewałem. Ale Piotrek na pewno nam odpowie. Mam wrażenie, że SK dostała wszystko, co chciała, ale dalej nie jestem przekonany, czy to starczy. Dalej? Nie no, Piotrze, to o tym rozmawialiśmy właśnie przed wejściem do draftu. Spędziliśmy tutaj jakieś 15 minut przy tym biurku analizy, opowiadając o tym, jak Team SK Gaming może ten mecz zwyciężyć, zgarnąć zwycięstwo przeciwko Orbit Anonymo, tak istotne dla tej formacji, dla Kameleonów. To może inaczej. Jak nie teraz, to już w ogóle. Aha, no i pomogłeś. Super, Piotr. Na pewno teraz żadnej presji na sobie nie czuję. Piąta mapa, Wojt. Piąta mapa. Prawda jest taka, że w Ultralidze, zwłaszcza w tym sezonie, to możesz rzucać monetą co drugi mecz i najprawdopodobniej będziesz miał podobne prawdopodobieństwo trafienia co mycha predykcji. Au! Okej, okay. Rzeczywiście, tęskniliśmy za tobą, a... Nie, ale... Słusznie, baza. Jak to mawiają, zrelował Ludwiczek, po prostu. Mega. No i nie chodzi tu o rel wcale. To postać taką, wiecie. No. No, GrypcioCraft i Team SK Gaming. Widać, że nie straciliście wprawy, jak nie było. Ciebie tu dawno nie było, prawda jest taka, że to wszystko było przegadane w szatni już wcześniej. Ja za ciężko zarobione pieniądze po prostu urlopowałem, wiesz, drinki z palemką, wracam tutaj i to się dzieje, więc... Marzenie, no kolejny wiesz, dzień w raju. Nowy patch, nowa postać w grze, dwie nawet, tak, bo jeszcze jest Ivern zmieniony mocno. Trochę jest, trochę przesada jest. Tomku, czy jesteś przyjacielem lasu? Tak, tak. Zresztą każdy francuski leśnik operujący Kainem dobrze to wie, więc... Ała. Zostało insiderskie. Od nas głosy na Rejsona oraz na Savero i trzeba to rozstrzygnąć, bo nie zawsze się zdarza, żeby komentatorka nie była ze sobą zgodna, prawda, analizą? Nie wiem, czemu tam, ale... Pytaj, kto pyta, a ty nie błądzi. A ty analizą? A ty analizą? Czy analiza to jest jakiś taki... Taki byt zbiorowy, taki... Tak, tak, tak. Transcendentny. On funkcjonuje w archetypie społecznym. Zapytajmy ją w takim razie. Analizo! Analizo! Ześlij nam MVP! Zatańczymy! Ześlijcie nam deszcz! A tutaj mamy w pełnej krasie nowy analiz desk i Sylwan! Nie wiedziałem, że kiedyś zobaczę cię tak blisko mnie na desku analizy. Ja też nie czuję się komfortowo z tym faktem. Niestety zawsze jakby to było moje miejsce, ale wiecie jak to jest. Teraz szeroki deszcz. Przychodzi nowy chłopak! To musimy jakoś się dzielić naszym dobrem, prawda? A to wiecie o co chodzi, bo jak tutaj się stoi, to może się zawsze patrzeć tylko w lewo. A jak jestem tutaj, to jak mówię do Piotrka, to muszę robić tak, jak mówię do Bezyka, to muszę mówić tak, a jak do was, to w ogóle muszę mówić jeszcze inaczej. Więc no to trudne, tu trudne. Ciężka praca. Tu stoją osoby, które zarabiają więcej zawsze. To prawda. Tragedia. Pełna zgoda z Iwanem. Zobaczmy, kto zarobi punkt zwycięski w nadchodzącym meczu, panowie. Niezłe. Iwan, to musisz tutaj stanąć kiedyś. Niezłe robota, ale tu nie płacą więcej, więc spoko. Stoi tam póki może. Spodziewałem się. W sensie kwestia osoby, która tam stoi, ale... słuchajcie, moi drodzy, no co by nie mówić... Jasne, ja też mam z tyłu głowy, pracując między innymi właśnie z graczami z Korei, troszeczkę ciężej się, oni sobie mają warstwy, tak? Jak ogry. Tak, tak. Ale nie są ogrami, to nie taki był cel tej wypowiedzi. Nie sprawiłeś, że to brzmiało lepiej. No, w żadnym razie. Ale no, Piotrek, moi drodzy, mój przyjaciel, Piotr chciał tylko powiedzieć, że to są ludzie z innym kodem kulturowym, którzy potrafią być dla nas trochę ciężsi do zrozumienia, przy bliższym poznaniu dużo zyskują. Nie. Jak ogry? Dobrze, Piotrek. Próbuję z tego wybrnąć, ale nie spokojnie przy okazji omówienia kolejnej gry, bo to już pokrótki. Co do powiedzenia na temat tego meczu ma nasze biurko analizy. Analizo. Ale go znokautowało. Biedny Manny Pacquiao. To jesteśmy my i mamy informacje do przekazania. Nie wiem, czy zauważyliście. Kiedyś
na Ultra, w ogóle w Ultralidze, podczas transmisji, dużo było takiego gadania, o, Ultraliga na EU Masters, jak to będzie, pompujemy balonik. Od jakiegoś czasu zaginęła ta piękna tradycja. Mhm. A wiecie co, ja bym chciał do tego wrócić. Dobrze mi się to kojarzy. ZT na MMA Masters, what? Jest jakaś szansa? Piotrek, wypowiedz się szybko. Wiecie co? Tam się stanie coś dobrego, prawda? Ja z doświadczenia bym raczej studził zapały. Wiecie co, no bardzo... wiem. Dobra. Ola Kol, co na słuchawkach? No szybko. Słucham? No musisz powiedzieć pozytywnego. Musisz powiedzieć nie tak... No, tak szczerze uważam... Piotrek, ZT w półfinale. Wiesz co, uważam, że ta drużyna jest bardzo dobra. Naprawdę ja się z wami zgadzam. Uważam, że są pewne... Klasa. No i chyba najważniejsze, naturalnie Forsaken. Najbliższy mecz dzisiaj na 100%. No zdecydowanie najbliższy mecz. Myślałem, że chciałeś odnotować swoje zwycięstwo wielkie predykcyjne. Dajcie predykcję. Herble. Yo! 5 na 5 w takim dniu! Let's go! Let's go! La. Ile przewagi? Dwa punkty nad fraudem czarnym Piotrusiem. 6 punktów nade mną. 6 nad tobą. 7 nad Bialito. 14 lat Kasperski. To już chyba lekko niepoprawne. Ale tak to się kończy, kiedy poważni ludzie pracują, poważnie do tej pracy podchodzą, a ludzie niepoważni wyjeżdżają za granicę i uciekają od swoich obowiązków. Tak to się właśnie kończy. Pięknie, Silvan. Świetnie to podsumowałeś. Nikt tego lepiej by nie ujął. Ja natomiast trafiłem Grypciokraw dzisiaj i żadnej innej predykcji. Mam takie dziwne wrażenie, że to się na mnie zemści, nie? W sensie, tak, że przyjdzie kolejny tydzień i zrobię jakieś... Tak jest zawsze. 2 na 10 tych predykcji. Będzie tragedia totalna. Na 15. Jest super week w przyszłym tygodniu. Ty robisz 2 na 15, Saulius i Iron zrobią 0 na 3, jedna, druga klątwa. Tak to jest w Ultralidze. Słowo już się rzekło. Niefortunne, bo powiedziałem, że Piotrek jest fraudem, bo gdzieś sobie tam wyleciał, a ja w przyszłym tygodniu... Tak, ja będę na Mazurach. Tak, i wtedy... No, tego nie wie, on tego nie wie, on też nie, ale wszyscy się dowiemy. Już w przyszłym tygodniu. Dawaj!